Wszystko dokładnie policzyłem. Gdyby dodać do siebie długość tras narciarskich, tras rowerowych, górskich i tych miejskich, szlaków turystycznych, pieszych, które znajdują się w Bielsku-Białej, można by było dojechać z Bielska-Białej 24 km za Hradec-Kralowe w Czechach. Tylko po co jechać 24 km za Hradec-Kralowe, jak ja chcę dojechać do Bielska-Białej? I jadę z Szyndzielni kolejką gondolową do Bielska-Białej. Ten kort stoi nie tylko tutaj na Chrobrym w Bielsku-Białej, ale można ten kort spotkać w całym świecie. Jesteśmy jedną z niewielu firm w Europie, która realizuje Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i różne mistrzostwa regionalne. Jeżeli ruszasz w świat z takimi kortami i z tym squashem, to pewnie łatwiej byłoby z paru innych miejsc. My się uważamy za niskopiennych górali, jak to się mawia tutaj w Beskidach, ale to też jest charakter dalej góralski. To, że jest łatwiej, to nie znaczy, że zawsze się decydujemy na to, co jest łatwiejsze. Po prostu sobie radzimy. Mamy współpracę z miastem, mamy współpracę ze sponsorami naszymi. No i po prostu budujemy coś u siebie. Ja mam szaloną satysfakcję z tego, że to się udało zrobić w Bielsku. Bielski squash jest już znany w środowisku gdzieś tam na świecie. No, wpisaliśmy go na mapę na poważnie w 2016 roku, bo tutaj też na tym placu rozgrywane zostały mecze Mistrzostw Świata Juniorów do lat 19. W 2018 roku zrobiliśmy Mistrzostwa Europy też juniorskie. A można powiedzieć, że Bielsko-Biała ma swojego mistrza Czech w squashu? Trochę tak. To jest dosyć szerokie pojęcie, bo ten wątek czeski, raz, że on się łączy z naszą historią, łączy się z kulturą, łączy się z językiem. No i same kontakty z Czechami się znamy bardzo dobrze. Paweł Sladeczek z Ostrawy, mogę powiedzieć śmiało, że mój wychowanek zdobył tytuł mistrza Czech. Czyli to się wszystko łączy. Squash na Chrobrym. Chrobry był księciem czeskim przez jakiś czas. Mistrz Czech w squashu z Bielska-Białej. Wszystko się łączy. No, historia sama się pisze. Ale coś takiego mogą tylko górale niskopienni zrobić. Leżąca w Galicji Biała i na Śląsku Bielsko, aczkolwiek stanowią politycznie dwie gminy w dwóch krajach, są jedną miejscowością, tak pisał dr Orłowicz ponad 100 lat temu. I wspomina tutaj o mostku na maleńkiej rzeczce, która to rzeczka była granicą. I to była granicą i Królestwa Czeskiego, i Królestwa Polskiego kiedyś, i Galicji, i Śląska. Tam jest Biała, tu jest Bielsko, a teraz to jest Bielsko-Biała. Ratusz znajduje się po stronie małopolskiej, a rynek leży na wzgórzu bielskiego Starego Miasta. W XIX i XX wieku Dwumiasto stało się wielkim ośrodkiem włókienniczym i maszynowym. Współcześnie Bielsko-Biała to jedno z najlepiej rozwijających się miast Polski. Jest także niezwykle atrakcyjne dla turystów. Nie wiem, czy wystarczająco widać po mnie wzruszenie, a powinno być widać, bo jestem wzruszony. To jest archiwum filmowe Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Proszę, tutaj jest napisane Kusza, rok 1963. To jest pierwszy odcinek Przygód Bolka i Lolka. A kawałek dalej jest Reksio Poliglota, pierwszy odcinek Reksia z 1967 roku. Bolka i Lolka podejrzewałem, ale że Reksio jest starszy ode mnie, tego naprawdę nie wiedziałem. Ile pan miał lat, kiedy sobie pan uświadomił, że ma pan takich kolegów z miasta jak Bolek i Lolek? Szkoła podstawowa, pierwsze samodzielne bieganie po mieście, czyli podbieganie też między innymi pod studio, które zawsze było takim synonimem jakiejś Mekki. Tu się urodzili Bolek i Lolek. Około 1200 filmów wyprodukowaliśmy w ciągu 72 lat, bo tyle istnieje Studio Filmów Rysunkowych. To były nie tylko filmy dla dzieci, były te filmy reklamowe, filmy edukacyjne, filmy kombinowane. Między innymi pierwsze takie kolaże, gdzie animacja biega na fabularnej taśmie. Co tutaj można zobaczyć? Co pan pokazuje gościom, którzy odwiedzają to miejsce?
Zdradzamy poniekąd arkany kuchni animacyjnej. Tutaj właśnie na tym pulpicie pokazujemy, jak powstawała w klasyczny sposób animacja. Wprowadzamy też widza w świat dźwięku. Banalna trąbka, głos kaczki, zabawka, no to już jest kaczorek. Te dwie półkule mogą imitować właśnie stukot, tętent, koński kopyt. A to jest ciekawa maszyna, tak zwana wiatrownica. Ty jesteś już pokoleniem, które się wychowywało na innych bajkach. Wczesne lata 90. i głównie amerykańskie produkcje, które były skierowane dla dzieci, ale teraz jak się na nie patrzę, to były dosyć agresywne. Powiedzmy o tym, co teraz robisz, nad czym pracujesz. To jest taka groteskowa historia dwóch postaci żyjących w dwóch równoległych rzeczywistościach. I dwie części tej animacji są dwoma technikami zrobione. To jest połączenie klasycznej techniki, czyli tego, z czego studio jest znane. Druga część filmu jest robiona w technice 3D, którą ja sam robię i później łączymy na końcu te dwie części filmu w jedną całość. Też to jest ciekawe, żeby skonfrontować w pewnym momencie do zachłyśnięcia się kulturą tamtą i jednak wrócić trochę może do korzeni. Właściwie z smartfonem teraz i przy wykorzystaniu internetu można otworzyć wszystko. Bez telefonu ciężko żyć. Z telefonem też niełatwo. Jest prawdopodobne, dlatego stoimy w takim miejscu, że jeżeli Państwo gdzieś wyjeżdżają z jakiegoś parkingu gdzieś w Polsce, to wyjeżdżają Państwo dlatego, że otwiera ten szlaban coś, co powstało tutaj w Bielsku Białej. Stworzyliśmy technologię systemów parkingowych, które są mocno wielofunkcyjne. Praktycznie możemy otwierać ten szlaban głosem. Czyli jak można do szlabanu powiedzieć, otwórz się? Do telefonu, no, ale równie dobrze otwiera Bluetooth, otwiera tablica rejestracyjna. Mogę dostać bilet elektroniczny na swój telefon, podejść do kasy, bez gotówki zapłacić. Podczas wyjazdu szczytuję moją tablicę, już nic nie muszę robić, wyjeżdżam. To jeszcze dalej, jak to sobie można wyobrazić, że to będzie szczytywało nasze usta, nasze źrenice? To już na lotniskach funkcjonują takie systemy. To się nazywa Internet Rzeczy, tak? Internet of Things, tak. To nam dzisiaj ma ułatwiać, tak? Możemy dzisiaj zapłacić tym telefonem, zapłacić blikiem. A nie możecie wpaść na taki pomysł, żeby wprowadzić jakiś taki system, żeby nie trzeba było za nic płacić? No to jest ciekawe, dosyć ciekawe wyzwanie. Albo na przykład mam taki pomysł i to będzie naprawdę bardzo bielski pomysł taki, żeby wprowadzić w całej Polsce taki system, że jak ktoś podjedzie pod szlaban i zanuci melodię, to dostaje zniżkę na parkowanie. Którą bramę chcesz otworzyć? Ta 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 ta. Okej. Wysyłam żądanie. Otwieram bramę. Miłego dnia. Procia c'è mi, la ama c'è esto, a cetos mi porci de Eva Weston. Tyś moja, jam twój, kupię ci Ewy strój. Przetłumaczyłem Staudingera na Esperanto. Mam przed sobą kilka tomików pana wierszy, fraszek i one nie są w Esperanto napisane. Polska twórczość też nie jest. Też jest. Panu obca. Zacząłem po esperancku pisać piosenki. Potem zacząłem występować z moimi recitalami. Śpiewałem na czterech kontynentach. Gdyby to jakoś próbować połączyć, da się połączyć radio z Esperanto? Oczywiście, radio powstało dzięki Esperanto. Kiedy uczyłem Esperanta w Szwecji, odwiedziłem lokalną stację i tam mi opowiedzieli bardzo dużo o tym, jak się prowadzi stację. Już 25 lat wam minęło. Zajmujemy się sprawami bielszczan. Mamy kilkanaście wiadomości każdego dnia. To są wiadomości zbierane przez naszych reporterów na terenie Podbeskidzia. W samym Bielsku 80% mieszkańców deklaruje, że słucha nas regularnie. Takich prywatnych, lokalnych stacji kiedyś było prawie 200.
Dziś w całym kraju jest ich kilkanaście, może 20. Dużo sukcesów, sukcesów biznesowych też w tym. To panu tak po prostu przyszło, taki talent? Zanim prowadziłem radio, byłem harcerzem, instruktorem. Jak trzeba było ogarnąć 1000 rzeczy, żeby stworzyć nową stację, przypomniałem sobie taką tabelkę z wielkiego podręcznika biznesu, który się nazywał Twój Zastęp. Rozpisałem wszystko według tej tabelki. To była tabelka, jak się buduje lodowisko, że trzeba wyrównać, nalać i kto to ma zrobić. Musieliśmy też wybudować, zdecydować. Ta tabelka była szalenie długa. Tworzyliśmy ją przez wiele miesięcy. Wspólnota ewangelicko-augsburska zgromadzona jest wokół Kościoła Zbawiciela, obok którego znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Niedaleko rynku wznosi się rzymskokatolicka katedra świętego Mikołaja. Niezwykła kreatywność tego miasta wynika niewątpliwie z jego historycznej różnorodności. Muzea, teatry, galerie i artyści. Ze sztuką można spotkać się tutaj prawie na każdym kroku. To bardzo ładnie wykonany instrument. Piękny tu. Ja zawsze lubię, jak jest żółty kolor lakieru na gryfie. Nie taki jasny, nowoczesny tylko. I w stylu vintage. Wzięło się to robienie gitar przez ciebie od tego, że grałeś, tak? Tak. Bielsko ma bardzo prężną scenę muzyczną i to nie tylko rockową, bluesową, ale też alternatywną. Mamy super przegląd w Bielsku, podbeskidzki przegląd muzyczny. Naprawdę Bielsko muzyką stoi. Czy ty robisz wszystko od początku do końca sam? Od początku, czyli od wystukania deseczki, przez jej ofrezowanie, wycięcie, złożenie jako instrumentu po ostatnią śrubkę, oprócz lakierowania, to jest moje dzieło. Mnie ciekawi jedna rzecz. To opłukiwanie drewna, fizyczne, takie, słuchanie go. To opłukiwanie jest właściwie najważniejszym elementem, żeby to drewno było spójne, harmonicznie. Dlatego, żeby instrument reagował dynamiką w każdym miejscu tak samo. Jest w lutnictwie taki styl bielsko-bialski? No na pewno, bo w latach 60. Alfred Kopoczek budował instrumenty dla całego środowiska big beatowego. Grały świetnie, wszystko było zrobione przez niego według jego pomysłu i możliwości. Ty, Chris, kiedyś na gitarach pana Alfreda grałeś albo słyszałeś o tych gitarach? Kolega posiada bas pana Alfreda Kopoczka i to jest instrument, który zagrał na 2-3 płytach. W Bielsku jeszcze mieliśmy w latach 80. manufakturę Javelin, bardzo dobre instrumenty robiącą. No i ja jestem, powiedzmy, spadkobiercą tego wszystkiego. Marta, jak powiem o tobie, że jesteś dzieckiem Zadymki, to się nie obrazisz, mam nadzieję. Ja jestem już dzieckiem. I masz mniej lat niż bielska Zadymka jazzowa, a wychowałaś się na tym festiwalu, tak, prawda? Tak, dokładnie. Bielska Zadymka jazzowa, jazzowa jesień, której dyrektorował Tomasz Stańko. Dwie bardzo ważne imprezy. Mówi się, że jazz to jest dosyć elitarna sztuka. Wy zauważacie, że w Bielsku tych miłośników jazzu przybywa z latami? Czy to są ludzie, którzy specjalnie na ten festiwal przyjeżdżają z Polski? To nie tylko publiczność, ale równocześnie środowisko. Zadymka, jej pozycja, moc, siła polega na tym, że jest organizowana i robiona przez nas, bielskie środowisko artystyczne, przez filmowców, muzyków właśnie, ale plastyków, scenografów. Gdybyś miała swoim rówieśnikom powiedzieć, co w tej muzyce jest takiego, że warto tego słuchać? Nie wiem właśnie, od czego to się bierze. No, mi się po prostu to spodobało już jak miałam 10 lat, więc zaczęłam ćwiczyć. Chodziłam na koncerty zadymkowe. Ta młodzież najbardziej uzdolniona, zwracamy na nią uwagę i w tej chwili zrobiliśmy taki nabór uczniów, którzy grają jazz, a Marta jako taka, no,
szalenie uzdolniona, zyskała naszą opiekę. Szkoła muzyczna, tak? Tak, szkoła muzyczna w Bielsku-Białej. Ma specjalną sekcję jazzową, czy tam uczycie się muzyki klasycznej, jest, a kto chce, to gra jazz? Jest taka sekcja jazzowa, ale ja do niej nie należę. Wy macie taki pomysł, żeby młodym muzykom pomagać? Tak, no od samego początku festiwalowa scena promocji. Potem następnym etapem i elementem to są dżemy, na których mają szansę nawet zagrać ze światowymi gwiazdami. Moim zdaniem to jest świetny pomysł na gadżet taki wasz festiwalowy, dżem zadymkowy. Pierwszy maluch wyprodukowany w Polsce został wyprodukowany tu, w Bielsku-Białej. I tu, w Bielsku-Białej, istnieje jedyne na świecie oficjalne muzeum Fiata 126P. To jest człowiek, który to muzeum stworzył, pan Antoni. To jest też maluch, tak? Tak, to jest maluch tutaj? Wojskowy, zrzucany na spadochronach z samolotu do dyspozycji komandosów. Jedyny zachowany egzemplarz na świecie. Pełnym wyposażeniem bojowym. Powiedzmy może coś o tym. Samochód ratownictwa plażowego pełnomorskiego, skonstruowany w bielskim OBR-ze. Na zamówienie Holendrów samochód jest z nadwoziem z tworzywa sztucznego. Ratownik, który skoczył do wody, żeby ratować tonącego, był wyciągany tym samochodem. To jest prawdziwy milicyjny? To jest prawdziwy milicyjny i w trzech województwach doświadczalnie sprawdzano te samochody. Ile ogólnie wyprodukowano maluchów? W Polsce około 3,5 miliona i około miliona we Włoszech, łącznie około 4,5 miliona. Także produkcja po Volkswagenie Garbusie zajmuje drugie miejsce w historii świata. Maluch był przedmiotem westchnień paru pokoleń Polaków. Potem tak. Się wzdychało na przykład, jak akumulator trzeba było wynosić w zimie do domu, żeby nie zamarzł, prawda? Niektórzy nie wierzą w to, że trzeba było mieć taki kij od szczotki ze sobą. Do pierwszych trzech modeli, gdzie rozrusznik był na linkę, trzeba było mieć jakiś przedłużacz do ręki. Jak się linka urwała, to się naciskało na starter i silnik pracował. I jeszcze, czy to prawda, że w podróży maluchem przydawały się rajstopy? Tak, jak pękł pasek napędzający alternator lub prądnicę, to trzeba było to zawiązać pończochę albo połowę rajstop i jechało się dalej. Najtrudniejszym produktem jest pojazd lotniskowy. Auto ma dwa silniki, po 700 koni. Te silniki są sprzęglone razem podczas jazdy. Następnie podczas akcji ratunkowej jeden silnik się wysprzęgla i to 700 koni napędza ogromną pompę. Gdzie najdalej na świecie jeździ wóz strażacki zrobiony tutaj w Bielsku-Białej? W Korei. Są też w Mianmarze, też równie daleko. Tam jest nawet 70 tych samochodów. Co się takiego wydarzyło, że dwie firmy takie, które produkują tego typu samochody, w Bielsku-Białej się pojawiają? Był tutaj rozwinięty dosyć przemysł motoryzacyjny. Akurat ta fabryka zaczęła od zakładu remontującego. To jest tak, że strażacy wam najpierw mówią konkretnie, czego oczekują od tego samochodu. To zapotrzebowanie danej jednostki strażackiej, czy z Polski, czy ze świata, decyduje o tym, co będzie w tym aucie. Czy ma być samochodem ciężkim, czy lekkim, czy średnim, czy specjalnym, czy ma mieć wyposażenie do ratownictwa chemicznego, czy drogowego. A są takie zamówienia, które was zaskakują? Na przykład na skandynawskie kraje wymagają bardzo bogatego wyposażenia. Możemy z nim znaleźć umywalkę, żeby po akcji strażacy mogli umyć ręce, ręczniczek, papierowy, odkazić też dłonie. A są też jakieś takie zaskakujące oczekiwania estetyczne? Na przykład, że sobie włoscy strażacy życzą, żeby w środku była jakaś rzeźbka. Z takich nietypowych rzeczy to na pewno są różne oklejenia. Jakie jest wyposażenie takiego standardowego wozu strażackiego? Zawsze jest zbiornik na wodę. Środek, i sikawka. I popularnie zwana sikawka. Przed wojną tutaj w Bielsku-Białej produkowało się motopompy. Motopompy przyjeżdżają do nas ze Szwecji. Że było ciekawiej, to ta fabryka jest naszą fabryką.
To nie jest tak, że jak Państwo przyjadą do Bielska Białej, to w różnych miejscach miasta spotyka się znienacka osoby tańczące tango. Ale jest takie miejsce, w którym co tydzień spotyka się kilkadziesiąt osób, żeby tańczyć tango. Spotykają się na milongach. Jest fundacja, która promuje tango. Tango do Polski trafiło mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dr Orłowicz pisał swój ilustrowany przewodnik po Galicji. Czyli nie jest wcale wykluczone, że kiedy był tutaj w Bielsku czy w Białej, trafił na jakąś milongę. Jesteśmy w pięknych wnętrzach Teatru Polskiego. Ten teatr obchodzi w roku 2020 swoje 130 urodziny. Miejsce, w którym w ubiegłym sezonie 400 wydarzeń artystycznych się odbyło. Prawie 100 tysięcy osób tutaj przyszło i obejrzało te wydarzenia. No i tutaj Państwu zaprezentujemy piosenkę. Piosenka powstała na podstawie publikacji pewnego lokalnego portalu. Nic nie zmyślam. Wczoraj wieczorem, w czasie gdy pod Dębowcem odbywał się koncert na pożegnanie lata, do dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie, że ulicą Zajazdową biegnie dzikie zwierzę. Mogła to być antylopa. Zwierzę skręciło na parking przed kliniką dermatologiczną, napisała do nas pani Anetta, personalia znane redakcji. Odróżniam antylopę od jelenia czy sarny. To zwierzę miało umaszczenie w kolorze kawy latte i rogi takie jak szable lekko pochylone ku przodowi. Niestety nie zdążyłam zrobić zdjęcia. Na szczęście my zdążyliśmy zrobić piosenkę. Przyjechałem małym Fiatem, Fiatem 126. Zwierzę o kolorze latte mówi do mnie cześć. Ludzie łapią się za głowę, wcześniej u nas nikt nie widział. Na ulicy Zajazdowej antylopy spod Beskidzia. Pod Dębowcem była Fetta, żegnał lato bielski lud. Zobaczyła ją Anetta pochyloną w przód. Ludzie łapią się za głowę, wcześniej u nas nikt nie widział. Na ulicy Zajazdowej antylopy spod Beskidzia. Może ją bolała noga, miała w pysku żółty liść. Poszła do dermatologa, bo gdzie miała iść? Ludzie łapią się za głowę, wcześniej u nas nikt nie widział. Na ulicy Zajazdowej antylopy spod Beskidzia. Zwierzę zdaniem listonosza i ja też tak samo sądzę. Albo szło po meczu skłosza, albo było po milondze. Aeroklub Bielsko-Bialski od 1936 roku szkoli lotników, wśród nich wielu mistrzów, takie nazwiska jak Tadeusz Góra, Franciszek Kępka, Sebastian Kawa, mistrz świata w szybownictwie. Doktor Orłowicz nie wspomina jeszcze o aeroklubie w swoim ilustrowanym przewodniku po Galicji, ale pisząc o tym, że Bielsko i Biała były podzielone i że jedna część była w Galicji, a druga już nie, wspomina tak. Będąc w Białej, trzeba w siebie mówić, że się jest jeszcze w Galicji. Będąc w Bielsku Białej, nie trzeba w siebie mówić, że to piękne miasto, bo to piękne miasto. Zna pan taką piosenkę? Od Szyndzielni po Dębowiec leci sobie wiatrakowiec? Niestety nie.